Rodpody. Za co je cenimy? No przede wszystkim za to, że dadzą się rozstawić na praktycznie każdej powierzchni. No i wywiązują się ze swoich zadań. Przyjrzyjmy się dzisiaj ofercie koncernu GRC. W sprzedaży jest Rodpod GRC Extreme Takes. Jest to jeden z tych produktów, który daje nam możliwość rozstawienia w różnej kombinacji ustawień. Został zaprojektowany tak, by wędkarze mogli z niego korzystać w najcięższych warunkach terenowych, jak i pogodowych. I co ważne, powinien nam posłużyć wiele lat. Rodpod na pierwszy widok sprawia wrażenie bardzo solidnego. No i tak w praktyce jest. Wykonany został z bardzo lekkiego aluminium. Nogi i korpus pomalowane zostały proszkowo na czarny kolor. Elementy mocujące wykonane są z grubego i solidnego PVC. To, co najbardziej interesuje wędkarzy, to łatwość ustawienia i stabilność. Nogi każdego poda, tak i tego, można oczywiście regulować. Do regulacji służy mechanizm zatrzaskowy ułatwiający operację. Producent deklaruje także, że sprzęt został wyposażony w system zapewniający łatwą obsługę i równomierny rozkład sił. Dużą zaletą poda jest jego niewielka waga. W konfiguracji na 3 wędziska całość waży jedynie 5 kg. Całkowita długość po rozsunięciu to 158 cm. Zestawy sprzedawane są z 4 standardowymi nogami i 2 ekstra długimi. Dodatkowe nogi to jedna z tych cech, która odróżnia go od poprzedniego modelu oznaczonego jako kokon. Dodatkowo mamy jeszcze wbudowany system CounterStack do łatwego i szybkiego zamontowania sygnalizatorów. Stojak oferowany jest ze specjalnym pokrowcem, którego zadaniem jest chronić rodpoda. Myślę, że całkiem sobie nieźle radzi. Jego długość transportowa to 124 cm. Kupić możecie go w 2 wariantach, na 3 lub na 4 wędki.